drugie kruszynko. Za chwilę zaczniemy spotkanie. Bardzo bym prosiła, jeśli możemy już zajmować miejsca, to już czas. Witam Państwa w Kinoteatrze Rialto. Cieszę się, że w ten piękny, słoneczny wieczór zechcieli Państwo spędzić z nami ten czas i odbyć daleką podróż na krańce świata. Wiosna to nie bez przyczyny o tym mówię, ponieważ to taki czas, kiedy zawsze w tym miejscu mówimy o górach i ludziach, którzy przekraczają horyzonty, którzy piszą historię świata. Dziś będzie nie inaczej. Osoba, którą gościmy, to postać niezwykle kompletna, jednoznaczna, ale tak bardzo różnorodna w swojej pasji, w swoich wyzwaniach i w horyzontach, które pokonuje, że trudno ją okiełzać i trudno ubrać w jakieś ramy. Ale Stowarzyszenie Świat Czeka, które jest organizatorem dzisiejszego spotkania, Ania Szostak, która dołożyła wszelkich starań, żebyśmy się dzisiaj tu spotkali, postanowiło wrócić do wersji, jak to młodzież mówi, analogowej. Bo wszyscy Państwo śledzą, obserwują swoich idoli. Martynę pewnie każdy ma na Instagramie i Facebooku. Ale uważamy, że teraz przyszedł czas w życiu na to, aby nie tylko wirtualnie, ale przede wszystkim fizycznie spotykać się z ludźmi. Spotykać się z własnymi idolami, bohaterami tych historii, o których czytamy i tymi ludźmi, którzy wyznaczają współczesne trendy i którzy pokazują nam czasami drogę na szczyt, cokolwiek to znaczy i cokolwiek oznacza szczyt. Po raz pierwszy partnerem dzisiejszego spotkania i po raz pierwszy w tym cyklu, który mam nadzieję będą Państwo nam towarzyszyć, następne z Krzysztofem Wielickim, jest partnerem Jack Wolski. Znacie na pewno Państwo tę markę z tą taką fajną łapką, zawsze dobrze się kojarzy. Będą w związku z tym dla Państwa nagrody i małe prezenty, ale to w trakcie spotkania. Tak jak wspomniałam, proszę Państwa, dziś osoba wyjątkowa. Mamy czas i szansę dotknąć, porozmawiać, poprosić potem o autograf. Martyna Wojciechowska. Dzień dobry Państwu. Były oklaski, trochę były, ale tak na zachętę, nie dla mnie, tylko dla organizatorów tego spotkania i za wersję analogową szczególne podziękowania, to jeszcze raz. Światu, żebyście wpadli na kolejne spotkanie z cyklu z Krzysztofem Wielickim.